Dzień dobry, era robotnika. Ostateczna próba dla ludzkości. Kochani, wielki maraton trzeciego wymiaru dobiega końca. Wszystko się zbliża do ostatnich przeszkód wewnątrz boskich planów, które rządzą planetą Ziemia. Na przestrzeni wieków niemal 100 miliardów dusz zdecydowało się doświadczyć cielesnego życia, przebywając pod zasłoną zapomnienia. I mając poczucie, jakby zostały odcięte od swoich wyższych wersji i od samego źródła. Jesteśmy w ostatnich latach planetarnego przejścia. Trwają ostatnie z wielu prób przezwyciężenia strachu. Jesteśmy w ostatnim wcieleniu dwoistości, dualności na tej planecie. I jeśli strach był pierwszą przeszkodą, to będzie i ostatnią do przezwyciężenia. Strach, czy też lęk, który zawsze nam towarzyszył w kolejnych wcieleniach, teraz zamanifestuje się po raz ostatni. Zaakceptujcie go z miłością, otoczcie go swoim światłem i puśćcie. Nawet jeśli wydaje się, że był największym wrogiem, to tak czy siak był naszym mistrzem, który cały czas uczył, tworząc przeszkody, które zmuszały nas do poszukiwania rozwiązań. Dlatego też on także był naszym sprzymierzeńcem podczas tego szkolenia. A teraz trzeba się pożegnać ze starym przyjacielem. Droga obecnie pobiegnie w innym kierunku. Odłączcie się od wszystkiego, co kiedyś wydawało się niezbędne, a niedostatek, straty i wiele innych możliwości zmusiły nas do zaakceptowania strachu jako konieczność. Od tej chwili strach jest pasożytem przyzwyczajonym do konsumowania naszej wyższej energii. Nadszedł czas rozstania z niechcianym towarzystwem. Strach nie może wyjść na nową ziemię. W piątym wymiarze niskie wibracje strachu nie mają wystarczającej częstotliwości, aby się utrzymać. Ludzkość od początku 2020 roku otrzymała szansę uwolnienia się od strachu. Zobaczcie, ile się wydarzyło przez te 3 lata. Wszystko było skonstruowane tak, aby wszyscy odczuli te obawy i lęki, które jeszcze chowały się w piwnicach. Możecie sami ujrzeć wszystkie możliwości uwolnienia się od strachu. Jesteśmy podczas ostatnich egzaminów wielkiego cyklu. Pokonanie strachu jest ostatnią z barier. Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.